Witam bardzo serdecznie przy kolejnym spotkaniu z Romecikiem KAS25. Dawno się nie widzieliśmy. No miałem taką małą przerwę. Nie jeździłem motocyklem. Trochę byłem przeziębiony, takie różne sytuacje wynikały. Chodziłem w różnych godzinach do pracy, także i takie w ogóle tam, nie? Ale co? No, mamy dzisiaj 8 dzień listopada i na dworze jest dość ciepło. Słuchajcie, zobaczcie, pogoda fajna. Lekko zachmurzone, ale jak na 8 listopad, prawda? Dzisiaj jest 11 stopni Celsjusza. Mało mam paliwa w zbiorniku, także przejadę się teraz na stację paliw. Kupię trochę benzynki do niego. Nie odpalałem go 2-3 tygodnie, już nawet nie wiem ile. Ale nic, zobaczmy. Odpalić go, spróbuję go odpalić na staniu, ale z kopki. Zobaczymy, czy tryknie. To już nie muszę wam udowadniać, że jest motocykl zimny, bo przecież wiadomo, że was nie kituje. Nawet ta rura zimna, nawet jest powiedział, że się można schłodzić, ale dobra. No dobra, to włączmy stacyjkę. Włączmy sanie. I odpalny gada. Dzisiaj tutaj mam rezerwy, widzicie, w tą stronę, bo już niestety paliwa kiedyś tam wracałem, to już musiałem przełączyć. Dobra, mamy sanie. Zobaczmy, jaki mamy przebieg, nawet nie wiem. Dawno już nie zaglądałem. Coś koło 11 tysięcy będzie. O, 11,164. No dobra, zapalmy gada. W zasadzie taki krótki filmik dzisiaj. Tak, żeby pokazać swoją aktywność, że jednak jeszcze dalej tutaj kręcę te filmy. Nie zamierzam przestawać. Też nie robię też nic takiego, że o, że koniec sezonu. Jak wiecie, ja potrafię nawet we Wigilię jeździć motocyklem, nie? Dobra, zobaczmy, czy tryknie. Po 2 tygodniach, czy tam nawet, czy nawet nie wiem dokładnie. Stanie włączone, zasilanie włączone, no to tryk. I to ciekawe jak zimą, bo ja też jak kina, pamiętacie, jak w filmie pokazywał? Jak po tygodniu stania z motocykla w bardzo silnym mrozie, tam trochę się męczy, żeby go odpalić. Zobaczymy, jak tutaj na tym ikuni to się odbędzie. Czy też uda się odpalić go na strzała? No zobaczymy, nie? Jeszcze mam taki pomysł, żeby rozłączyć w ogóle akumulator, nie? Zobaczymy, czy to coś da. No zgasł, wiadomo. Jeszcze zimny. Ja w ogóle mam ustawione wolną obroty, dlatego tak powinien już chodzić, ale i gaśnie, bo ja tak mam, że jak jest silnik rozgrzany, to około 1100 obrotów, trochę mało. Musiałbym mieć jakiś przyrozgrzany około 1500, nie? Dlatego też on mi tak gaśnie. Nie powinien w ogóle gasnąć teraz, nie? No, jakoś tam chodzi. Dobra, te wolną obroty zwiększymy troszeczkę. Widzicie, odpali ładnie. Już wam nie będę dalej pokazywał, jak tam na tą stację jadę, bo to już nieraz widzieliście. To taki krótki właściwie news, że można go odpalić naprawdę bardzo ładnie, na kopkę, na staniu, bez problemu, za pierwszym razem. Na razie, pozdrawiam. Lewa, hej!